co znaczy imię Jezus? Po hebrajsku Jezus to Jehoszua, Bóg zbawia. To samo imię, potem przetłumaczone na język grecki, ten język Septuaginty, język, w którym potem zostało też napisane Pismo Święte Nowego Testamentu. Tam Jehoszua jest oddany przez Jozuę. I jako tą księgę znamy właśnie jako księgę Jozuego, ale równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że to jest księga Jezusa, bo Jezus z kolei to jest już język łaciński, tak my to oddajemy to imię. Jezus, czyli ten hebrajski Jehoszua, grecki Jozue. Co to znaczy dla nas? Znaczy tyle, że to imię Jezus jest już zapowiadane w Starym Testamencie, w tej księdze Jozuego. Tak ojcowie Kościoła, tak Orygenes odczytywał, że to jest księga Jezusa. Że ten Jozue, syn Nuna, czyli Jezus Nawe, to jest już symbol, figura Jezusa Chrystusa. To jest symbol tego, który wejdzie, wprowadzi lud do ziemi obiecanej. To jest ten, który przeprowadzi naród wybrany przez Jordan, czyli przez chrzest, i wprowadzi teraz Izraela nowego, Kościół, do życia wiecznego. I jest ten moment newralgiczny, kiedy Jozue mówi do tego ludu: widzieliście, co Pan Bóg z wami zrobił, widzieliście. Doświadczenie wasze mówi o tym, coś, co było w Egipcie, że byliście tam zniewoleni przez bogów. Owszem, że cała historia pokazywała, że byli głupi i ślepi, ten naród izraelski, że wychodząc z Egiptu mówili: ale myśmy tam mieli wspaniałe życie, mieliśmy tam jedzenia pod dostatkiem, było klawe życie, ale to jest nieprawda. Byli zniewoleni, zniszczeni, eksterminowani. Tylko teraz widzą to inaczej. Widzą to w fałszywym zwierciadle. Ale Jozue mówi jasno: macie to doświadczenie. Byliście niewoleni, zniewoleni przez Egipcjan, służyliście tym bogom, które zabierały wam życie, tym bóstwom, tym ideologiom bożyszczom. I potem teraz weszliście do ziemi obiecanej, ale dalej są inni bogowie. Teraz są bogowie tej ziemi, amoryckie bóstwa i tak dalej, że będąc nawet w ziemi obiecanej, możecie służyć teraz różnym idolom. I to jest właśnie też to doświadczenie, które ma ten konkretny lud. Są bogowie, czają się na nich, mogą im zabrać życie. I teraz Jozue mówi jasno: możecie służyć Bogu Jahwe, możecie służyć tym innym bóstwom, tutejszym, czy tym zagranicznym, unijnym, egipskim, jakie byśmy chcieli. I teraz ten naród mówi słowo, które wydaje się, że jest jak najbardziej na miejscu, że jest tym słowem oczekiwanym. Daleko to jest od nas. Są głupi, są ślepi. Bardzo blisko to jest od nich, żeby opuścić naszego Boga. To niebezpieczeństwo groziło im, wchodzili non-stop przez całą wędrówkę przez pustynię. Co tylko, to chcieli wrócić do Egiptu. Nawet już tych bożków amoryckich, bożków Kanaanu nie chcieli znać. Wrócić do Egiptu, tylko to znają, tylko to wydaje mi się im się alternatywą wobec prowadzenia przez Pana Boga. No, totalna głupota, ale to jest głupota grzechu. I ten naród postanawia tutaj teraz wejść w przymierze z Panem Bogiem, słuchać tylko i wyłącznie Pana Boga. I to samo dokonuje się teraz w Ewangelii, gdzie Chrystus mówi, że ja wam daję życie, daję wam możliwość bycia w ziemi obiecanej. Co jest tą ziemią obiecaną? To jest moje ciało i moja krew. To jest to bycie z Bogiem jedynym, z Jahwe, Bogiem bliskim. Ale żeby tak było, trzeba się zdecydować na to, że chcę z tym Bogiem być. I to jest niesamowite, wyjątkowe w całej Ewangelii, bo jak Chrystus walczy o każdego człowieka, walczy o wszystko, jest gotowy wiele zrobić, żeby tego człowieka do siebie przyprowadzić, przygarnąć, to jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię, jeśli chodzi o Eucharystię ostatecznie, to mówi jasno: możecie za mną pójść, ale nie musicie.
z całego tego tłumu, który doświadczył cudu pomnożenia chleba, który mu potem towarzyszył, biegł mu na spotkanie, zostawiał wszystko, żeby tylko się z nim spotkać. Po mowie eucharystycznej, kiedy Chrystus tłumaczy Eucharystię, tłumaczy mszę świętą, zostaje garstka. Zostają właściwie tylko apostołowie, 12. I to Chrystus jest tutaj nieubłagany. Mówi, jeśli chcecie, możecie iść. Nie będę was zatrzymywał. Wiecie wiele. Wiele wam pokazałem. Mówię wam o sercu chrześcijaństwa. Mówię o sobie samym, o spożywaniu mojego ciała i krwi. Jeśli tutaj nie jesteście ze mną, możecie iść. Tam są drzwi. Możecie jak najbardziej odejść. I to jest piękne w tej postawie apostoła Piotra, który mówi, ale dokąd mamy iść? Ty masz słowo życia wiecznego, chcemy do Ciebie przylgnąć. Widzimy, że Ty jesteś tym Mesjaszem Bożym. I teraz, żeby to też zrozumieć, to jest niesamowitą pomocą, która przychodzi z drugiego czytania listu do Efezjan, gdzie święty Paweł mówi, o co w tym chodzi, w tym całym spożywaniu ciała i krwi. Żeby mieć to inne życie, które jest w człowieku. Możesz i mieć, o ile będziesz spożywał ciało i krew. Jeśli nie, to jest to, o czym święty Paweł mówi. Jest, we wszystkich nas jest to pragnienie kochania. Żony niech będą poddane swoim mężom. Macie się kochać. Macie być teraz poddani sobie wzajemnie. Żony nie będą poddane swoim mężom. I zazwyczaj, niestety, taka jest prawda, że teraz ci mężowie słuchają, to mężczyźni słuchają, mówią, a to teraz ma być, żona ma być mi poddana. I teraz domagam się tego, żeby rzeczywiście to egzekwować. Mam do tego prawo, Chrystus mi do tego prawo dał. Podobnie jak i kobiety myślą, jak słuchają to słowo, mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół, wydając siebie samego. Z wszystkiego możemy zrobić prawo, bo mi się to należy. Bo wszyscy mamy pragnienie miłości, ale niestety wszyscy jesteśmy po grzechu, to znaczy jesteśmy tak bardzo dotknięci tym, że owszem, miłość, ale miłość do mnie, że nikt nie chce dawać tego życia dla innych. To jest niesamowita rzecz, że Chrystus jak gdyby odwraca porządek rzeczy. Dlaczego w samym Starym Testamencie było napisane, że nie wolno spożywać krwi zwierzęcia? Tą krew trzeba było wylać, tą krew trzeba było spuścić, nie wolno było jeść z tego, co uduszone, bo ta krew zostawała w zwierzęciu. Trzeba było je zaszlachtować, ubić, wylać krew. Dopiero wtedy można było spożyć. Dlaczego? Bo w krwi jest życie i teraz nie masz się żywić czymś, co nie jest twoje, co nie daje ci życia. To jest życie cudze. Nie masz tego zabijać, żeby podtrzymywać twojego życia. Człowiek miał żyć już tym pragnieniem, żeby nie żyć kosztem drugiego. Natomiast Chrystus, i to jest to oczekiwanie, które się spełnia w Chrystusie, że Chrystus mówi, ale teraz będzie odwrotnie, że ja wam daję tą krew, bo my mamy w sobie to pragnienie, żeby żyć czymś z zewnątrz. Żeby to objaśnić, tak mi dzisiaj przyszło porównanie, że my wszyscy jesteśmy po grzechu jak te kleszcze. Możemy żyć tylko dlatego, że się przysiemy do innego organizmu i z tego organizmu wyssiemy krew dla siebie. Nie potrafi inaczej żyć kleszcz jak w ten sposób. To jest jego sposób życia. Tak został przez Pana Boga stworzony. My natomiast żeśmy wpadli w grzech, który właśnie na tym polega, żeby teraz brać to życie od drugiego. I teraz szukamy tego miejsca, jak kleszcz szuka tego miejsca, żeby się zaczepić, żeby tego życia dla siebie zaczerpnąć. I to często, czy chcemy, czy nie chcemy, ale tak jest w naszej słowości, że tym nosicielem tego życia jest mąż, żona i tak dalej. Ja oczywiście w dobrej wierze wychodzę za mąż, żenię się, mam dzieci, żeby one mi dawały życie, ale tak naprawdę widzę, że o ile jestem szczery, że znaczy wydaje mi się, że to ja daję życie, a ktoś jest sępem i teraz ze mnie tą krew zsie, dlatego mówię w tym momencie nie, ja mam powiedzmy te ponad 5 litrów krwi, ja nie mogę ci tej krwi dać, bo ze mnie w krwi jest życie. Dla Hebrajczyka żyło to, co miało krew. Rośliny nie żyły, dlatego że nie miały krwi. I teraz jak ta krew wychodzi z człowieka czy zwierzęcia, to on przestaje żyć. I dlatego każdy walczy o to, żeby tą krew mieć w sobie, żeby mieć tyle, ile tej krwi, ile potrzeba. Że owszem, ja się mogę dożywić krwią z kogoś, właśnie jak ten kleszcz, ale nie chcę absolutnie, żeby teraz kleszcz ze mnie krew wyciągał.
I tak my wszyscy żyjemy. I teraz myślimy, że teraz ja nie potrafię. Mężowie niech będą poddane mężu, ale coś mówi, nie może tak być. Teraz każdy musi walczyć o siebie, kobieta musi walczyć o siebie. Absolutnie mąż nie może nade mną dominować. Koniec z poddaństwem. Teraz wszyscy jesteśmy równi, więcej, że jestem ponad tym drugim. Walka klas. Ci zwyciężają, którzy są mocni, którzy potrafią tego drugiego zdominować, którzy potrafią z tego drugiego wyssać życie, czyli wypić mu krew. I to samo teraz żony mają to oczekiwanie, że teraz będę kochana. Ale życie nam pokazuje, że nie, że wcześniej czy później natrafią na tego, który jest kleszczem, który chce ze mnie życie wyciągnąć. Owszem, że można czasem wejść w jakąś taką symbiozę, że ty trochę ze mnie, dam się z siebie trochę wypić tej krwi, ale i ja od czasu do czasu muszę się z ciebie tej krwi napić. Jakoś jest ta wymiana krwi i jakoś tam funkcjonujemy na zasadzie wzajemnej wymiany tej krwi, bo mamy mieć te 5 litrów krwi ponad w organizmie. Co mówi Chrystus? Chrystus mówi, że miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A jak umiłował Chrystus? Dając swoją własną krew, wylewając do ostatniej kropli krwi, dając tą krew za drugiego, za tego, który był właśnie tym kleszczem, który chciał ze mnie tą krew wyciągnąć więcej, że chciał mnie zniszczyć, że chciał tą krew moją, nawet żeby nie skorzystać, skorzystał, tą krew wylał po prostu w sposób bezczelny, w sposób zbrodniczy, a Chrystus dał się w ten sposób potraktować. I mówi, kto chce żyć Eucharystią, kto chce żyć inaczej, żyć jak ja, nie masz możliwości, że ty będziesz miał w sobie taki zasób krwi, że będziesz w ten sposób dawał. Będziesz altruistą, ale tego do pewnego momentu, dopóki będzie ci to coś dawać, ale jak już nie masz, nie wiem, będziesz robił coś, nie wiem, dla Ukrainy, będziesz robił, ale jak w pewnym momencie, jak widzisz, że zostajesz wydutkany, to mówię, dość, koniec, to już w ten sposób nie można. Czy w różny inny sposób, jak reagujemy. Chrystus dał swoją krew. I to, co On mówi, że ale mi tego życia nikt nie zabiera, mi krwi nikt nie zabiera, ja sam to życie daję. My walczymy o to, żeby mieć to życie, żeby mieć tą krew swoją, zatrzymać, ewentualnie wypić trochę z tego drugiego. I Chrystus, Święty Paweł, potem po Chrystusie przypomina tą zasadę, ale możesz żyć inaczej. Co to znaczy? Że jest możliwość teraz, po śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, żeby być podpięty pod źródło, pod pewien krwioobieg, który jest na zewnątrz, który jest z Chrystusa. Znowu obrazowo jakoś, żeby to pokazać, że ja, wchodząc w relację z Chrystusem, że ja mam to przekonanie i to jest wiara. Ona otwiera pewien ten krwioobieg, to podpięcie, to jest to wkłucie się w krwioobieg Chrystusa. Wiara, że mu to, co zrobił Święty Piotr dzisiaj, nie pójdę nikąd, donikąd. Ty masz słowa życia wiecznego. Ja wiem, że życie jest w tobie. I ta wiara umożliwiła tą relację, pomimo słabości Piotra, relację z Chrystusem, że potem mimo swoich grzechów, że pozostał w tym krwioobiegu. Jest Chrystus, który jest Bogiem, jest Chrystus, który jest nieskończony, jest nieskończoną miłością i Chrystus mówi, ale jeśli wejdziesz w relację ze mną, to ja ci będę uzupełniał tą krew. Obojętnie na co ty trafisz, trafisz na idiotę męża, trafisz na dziecko, które cię niszczy, trafisz na przyjaciela, który cię zdradził, na żonę, która od ciebie odeszła, trafisz na chorobę, która cię będzie wyniszczać. Spokojnie. Zaufaj mi. To będzie życie, które będzie z ciebie wypływało. Będziesz tracił tą krew, twoją krew, ale ja ci uzupełnię. Chrystus mi obiecuje dzisiaj, że będziesz tyle krwi, ile będzie potrzebował do życia. To ja ci go dam. Daj to życie. Ktoś się zabiera to życie. Ktoś się uparł na ciebie. Ktoś cię męczy, ktoś cię prześladuje. Ja ci to uzupełnię. Zaufaj mi. Nie patrz tylko na swoje ograniczone możliwości. Nie czyń jego winnym. Nie stawiaj granic. Ja ci uzupełnię. Ktoś ci zabierze, nie wiem, działkę do 480 ml. Możesz być altruistą, bo tyle się oddaje na oddaniu krwi. Okej, ale dwa razy tyle litry nie oddam, bo umrę.
Nie? Do 480, okej, okay. Mówi mi medycyna, że tyle możesz, to jest skazane nawet i tak dalej, nie? Ale więcej nie, nie oddasz litra, nie oddasz półtora litra, nie dostaniesz egzamin, bo umrzesz. A Chrystus mówi inaczej, że ja ci, teraz to duchowo, że ja ci dam te 480, dam ci litr, dam ci może ktoś 5 litrów z ciebie w ekstremalnych przypadkach z ciebie ściągnąć, a ja cię to uzupełnię. Nie zginiesz, jesteś cały czas podpięty pod tą nieskończoną ilość krwi, to krwi Jezusa Chrystusa. I to jest Eucharystia, to jest cały to piękno Eucharystii. I tu Chrystus jest nieubłagalny, bo albo wchodzisz w ten układ, albo pobierasz tą krew od Niego tydzień w tydzień, minimalnie, ta działka, która nie jest teraz jakimś, nie wiem, czymś zbytecznym. To nie jest coś zbyt wielkiego, to jest minimum. Minimum i to jest ta dawka, którą potrzebujesz. Bez tego nie przeżyjesz 2 tygodni. Od niedzieli do niedzieli. To jest ta dawka, którą potrzebujesz, żeby żyć tym nowym życiem. Jak z twojej własnej winy odetniesz się, jesteś dead. Nie, to jest ten grzech śmiertelny. To nie, że Pan Bóg się daje ci obowiązek teraz, jak do Niego nie doskoczysz, jego nie wypełnisz, to Pan Bóg cię ukaże. Nie, to jest to, że ja odciąłem się od tego źródła życia. Teraz, skoro zrezygnowałem z Niego, nie mam tego życia w sobie. Bo ja nie mam. Jestem stworzeniem. Nie mam życia w sobie. Życie w sobie ma tylko i wyłącznie Bóg. W Chrystusie Jezusie przychodzi do mnie, żeby mi to życie ofiarować. I to jest ta Eucharystia. Ja mogę z tego skorzystać. Jeśli żyję tą Eucharystią, mam życie w sobie. Oczywiście, że to nie jest teraz magia, że pójdę do kościoła, wszystko jest załatwione, bo odhaczyłem obowiązek, to jest zupełnie niezrozumienie Eucharystii, to jest wynaturzenie Eucharystii, to jest jakieś robienie sobie żartów z Pana Boga. Ja idę, żeby się spotkać z tym, który mnie kocha, idę, żeby się naprawdę nasycić jego ciałem i krwią, żeby się nasycić jego słowem. Potrzebuję tego w sposób konieczny do tego życia wiecznego. To jest to życie, które się nie kończy, nawet jeśli ono mi jest zabrane, jak męczennikom, jak dzisiejszy, wczorajszy święty Bartłomiej, jak Teresa Benedykta od Krzyża, Maksymilian Maria Kolbesz, byli w stanie, żyjąc Chrystusem, dać to życie do końca. Ja ci mogę dać 5 litrów, ile trzeba. Dla tego drugiego, który jest obok mnie i potrzebuje tego. Jestem w stanie, nie dlatego, że mam to w sobie, tylko tak jak Chrystus mówi, nic mi życie nie zabiera, ja sam go daję, Chrystus żyje we mnie. To jest Eucharystia, przepiękna rzecz. Gdybyśmy to zrozumieli, gdyby świat zrozumiał, czym jest Eucharystia, jutro na mszy, gwarantuję, byłoby 8 miliardów ludzi. Wszyscy, którzy mogliby się doczłapać do Eucharystii. Dlaczego tak nie jest? Bo nie wszystkim dana jest ta łaska wiary. Więc powiedzmy sobie szczerze, że gdyby chrześcijanie zrozumieli, czym jest Eucharystia, jutro wszystkie kościoły byłyby przepełnione. Bo każdy, kto robi dotarła ta wiadomość, z konieczności wręcz, żeby zaczerpnąć, że to jest to na co wszystko czeka, na czego on wypatruje. To jest najgłębsze pragnienie jego życia, które świat próbuje mu zatkać na wszystkie sposoby, czy zapchać go rozrywkami, grzechem, seksem, czym byśmy tylko nie chcieli. Gdybyśmy wiedzieli, czym jest Chrystus, wszyscy byli chrześcijanie, jutro byliby w kościele. Dlaczego nie jest? Odpowiedź jest z dzisiejszej Ewangelii, bo wielu nie wierzy. To jest jedno, że mimo, że są chrześcijanami, ale nie wierzą. Nie wiem, czy nie mają łaski, ale nie wierzą. Taki jest stan obiektywny. Wielu jest takich, którzy powie, jak ci dzisiejsi ludzie z Ewangelii. Trudna jest ta mowa. Kto je może słuchać? Co on w ogóle chce? Idą precz. Bo gdy Chrystus dawał chleb, To byli wszyscy. Gonili za nim, przepływali przez jezioro, tak, a nie inaczej. Gonili go, chcieli go królem obwołać. Gdyby Chrystus jutro powiedział, każdy, kto przyjdzie na mszę, dostaje milion złotych. Kościoły były pełne.
Ale teraz nie powiem więcej. Może jeszcze będziesz musiał rzucić na składkę. I może się zbuntować. Ja nie chcę czegoś takiego. Trudna jest ta mowa, którą może słuchać. Dzisiaj słowo przychodzi z ogromną mocą, że Chrystus chce nam dawać Eucharystię, chce nas uczyć nowego życia, zrozumieć to, przyjąć Eucharystię, przeżyć Eucharystię choć raz w ten sposób, doświadczyć tej ogromnej miłości, która jest w ciele i krwi Pańskim, raz poczuć to nasycenie, doświadczyć tego nasycenia w sobie. Trzeba choć jeden raz. Kiedyś była taka piosenka, trzeba choć jeden raz, jako młodzież śpiewaliśmy ją, przejść po trawie boso i różne takie rzeczy. Choć jeden raz czegoś doświadczyć. Zmienia się. Trzeba choć jeden raz doświadczyć miłości między mężczyzną a kobietą, między chłopakiem a dziewczyną. Miłości do dzieci, ale tej miłości głębszej, Jezusowej, Chrystusowej, tej miłości czystej, która jest niedotknięta tym brudem grzechu. Przeżyć to raz to i będziesz innym człowiekiem. Przeżyć choć raz Eucharystię. Bylibyśmy innymi ludźmi. Obyśmy to zrozumieli. Nie mam tego, nie mam tej łaski. Nie wiem, czym jest Eucharystia, nie rozumiem. Chodź. Idź na tę Eucharystię. Rób to minimum. Proś Pana Boga o tą łaskę wiary, uwierzenia, żeby zrozumieć, tu jest skarb ukryty. Skarb życia wiecznego. Tego życia, które się nie kończy, którego mi nie jest w stanie zabrać. Tego życia, które mogę nosić w sobie. Obyśmy. Trzeba choć jeden raz. Proszę Cię Pana Boga. Jak święci mówili, jakbym przeżył Eucharystię w sposób prawdziwy, chciałbym umrzeć. Dlaczego? Dotknąłem Chrystusa. Wszystko inne traci smak. Całe życie w przyjemności. Nie, chcę zjednoczenia z Panem Bogiem i wiem, że tutaj na ziemi tego zjednoczenia nie przeżyję, dlatego chcę odejść do Niego, jak święty Paweł. Pragnę umrzeć, być z Chrystusem. Chcę być już przez całą wieczność, bez przeszkód z tą miłością. Mowa eucharystyczna. Ona się kończy. Słuchaliśmy ją przez ostatnich kilka niedziel. Koniec dzisiaj. Koniec trudny. Bo koniec, który wzywa mnie do zajęcia postawy. Czy chcę, czy poproszę tą łaskę Eucharystii. Czy pójdę zniechęcony, obrażony przez Chrystusa. Nie wiem, sfrustrowany, że Chrystus nie wypełnił moich oczekiwań, czy też albo mam tą postawę, ale dokąd mam iść? Tylko Ty masz życie wieczne. Nie chcę donikąd iść, abyśmy zrozumieli i poznali, jesteś świętym Boga. Dokąd mam iść? A jeśli tego nie doświadczam, może warto prosić, daj mi poznać Ciebie, daj mi poznać słowa życia wiecznego, daj mi odkryć Ciebie w swoim ciele i w swojej krwi. Niech Cię błogosławi na tej drodze. Ojciec, Syn i Duch Święty.